Twierdza jest tutaj gorsza. Jeśli nie uruchomię Gai, to tak będzie wszędzie. Te pola pokryte są trującymi roślinami. Uważaj na to. O, cześć. Jest Varl i Zo. Cudzoziemka w pieśni ziemi. Jeśli chcesz tu przetrwać, lepiej pogadaj ze mną. Mała przestroga. Unikaj ruin na północny zachód od Pieśni Ziemi. Zwiadowcy mówią, że gdy zapadnie noc, coś się świeci w tych ruinach. To na pewno nienaturalne. Rozumiem. Coś się świeci w ruinach. Może to technologia z dawnego świata? Warto to sprawdzić. Ziemia rozkwita.
za jedzenie mięsa? Jestem, jak obiecała. Ten śpiew. To znaczy, że chór gotowy? Został zwołany. Bez Warla by mi się nie udało. Nie wiem, co z tego wyniknie. Chór jest w dysonansie. Wystarczy, że mamy kłopoty z jaskinią. No i Fa jeszcze nie wróciła. Co gorsze, coraz więcej maszyn usiłuje się wydostać, szturmując kordon, którym otoczyliśmy wejście do jaskini. A to tylko jeden z fałszywych tonów. Twoja prośba wywołała głębokie podziały w naszym plemieniu i chórze. Mówisz, że bez niego nie mogłabyś zebrać chór? Co zrobiłeś? Paru członków chóru odmówiło spotkania w twojej sprawie. Wierzą, że jaskinia należy wyłącznie do bogiń, ale Varl uznał, że to, co zrobiłaś, może się nam przysłużyć. Czasem nie wystarczy spytać tych, co decydują. Trzeba poprosić innych o wsparcie. Ilu tylko się da. Opowiedzieliśmy o tym, jak udało ci się ukoić Re. Może tylko trochę ubarwiając parę szczegółów. Zainteresowanie zaczęło wywierać presję na chórze, aż zgodzili się zebrać. Widziałem nieraz, jak to zadziałało w przypadku Matron. Nawet mojej matki. Raz czy dwa. Nieźle. Możesz zostać politykiem. O nie. Myślę, że nadal będziesz czasem potrzebna, by do nich dotrzeć. A co się stało z boginiami po dniu obłędu? Traciły siły. Rok po roku. Kiedyś były spokojne, ostatnio stały się agresywne. Nawet atakują. Dotąd wzbogacały glebę, ale już od kilku lat nieustannie sypią mierzwę. Pola zaczęły cuchnąć. Od rdzy, która roznosi się nawet poza nasze ziemie. Kiedyś było dość jedzenia. Teraz ledwie starcza dla naszych dzieci. Pewnie przenawożenie. Przez zarodniki. Nie wiem. A to nawet nie wszystko. Przed laty odwiedzały świętą jaskinię raz do roku, ale przestały. Bez rytuałów odnowienia rozpadły się. Jak Re. Umierają. A my z nimi. Czyli jaskinia jest święta, bo maszyny jak Re oraz Fa, jak mówisz, tam chodzą? Tak. Przed dniem obłędu, raz do roku, każda bogini odbywała pielgrzymkę do świętej jaskini. Zawsze tak samo. Najpierw Do, potem Re, Mi i tak dalej. Umorusane glebą od pracy. Następnie wracały. Po dwóch dniach, całe lśniąc, bez zadrapań, pozbawione świętych ornamentów. Plemię celebrowało ich powrót jako jedno z 8 świąt naszego kalendarza. A dzień obłędu zmienił cykl. Tak. Tak myśleliśmy. Po jakimś czasie boginie zaprzestały rytuału. Stały się słabe i oszalałe. 3 tygodnie temu weszła tam Fa. Całutkie plemię śpiewało jednym głosem, modląc się o powrót cyklu. Modły nic nie dały. Wyszły straszliwe maszyny. Czy maszyny powstają wewnątrz? Jak w kotle? Na to wygląda. Ale to, jak te boginie wchodzą i wychodzą. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Rozumiem, że jaskinia jest święta, ale czemu pytanie spowodowało tyle szumu?
Szum był już wcześniej. Prawie całe plemię i większość chóru chce, byśmy kontynuowali tradycję, co nic nie oznacza. Ale są też inni, którzy chcą zmian. I to radykalnych. Twoja prośba na nowo rozpaliła debatę. Łapię. Tradycja. To akurat dobrze znam. Ale do każdego plemienia trzeba podejść w odpowiedni sposób. Skoro tak. Więc wokół jaskini stoją wasze umocnienia. Raczej drewniane barykady. Nie pracujemy w kamieniu jak Kardża czy Oseramowie. To łucznicy w kordonie powstrzymują napór maszyn. Codziennie odpierają ataki. Oby wytrzymali. Czyli jaskinia jest święta, bo maszyny jak Re oraz Fa, jak mówisz, tam chodzą? Tak. Przed Dniem Obłędu, raz do roku, każda bogini odbywała pielgrzymkę do świętej jaskini. Zawsze tak samo. Najpierw Do, potem Re, Mi i tak dalej. Umorusane glebą od pracy. Następnie wracały. Po dwóch dniach, całe lśniąc, bez zadrapań, pozbawione świętych ornamentów. Plemię celebrowało ich powrót jako jedno z 8 świąt naszego kalendarza. A Dzień Obłędu zmienił cykl. Tak. Tak myśleliśmy. Po jakimś czasie boginie zaprzestały rytuału. Stało się słabe i oszalałe. 3 tygodnie temu weszła tam Fa. Całutkie plemię śpiewało jednym głosem, modląc się o powrót cyklu. Modły nic nie dały. Wyszły straszliwe maszyny. Czy maszyny powstają wewnątrz? Jak w kotle? Na to wygląda. Ale to, jak te boginie wchodzą i wychodzą. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. A więc chór się w końcu zebrał. Co teraz? Teraz rozpatrują twoją prośbę. A to nie powinniśmy tam iść? W swoim czasie, ale spokojnie. Ich debata trochę potrwa. Takie spotkania mogą trwać dni. No dobra. Nadeszła pora odnowić zapasy. W jaskini może być wiele maszyn. O ile chór pozwoli ci wejść do środka. Eynol potrafi być bardzo przekonująca w takich sprawach. Zobaczymy. Przygotuj się. Będziemy wyżej, gdzie zebrał się chór. Słyszałem. Nie wiem, co się stało z obozowiskiem te na tej swą wodę. No dalej. Było samotnego światła. Poszła na teren łowiecki, by potrenować. A ty? Hej! Więc plotki są prawdą. Z tego co wiem, to ty pokonałaś czempiona regali. Dlatego mówią o tobie absolutnie wszyscy. Co ten akt robi w Pieśni Ziemi? Kupuje zapasy przed nową wyprawą.
wybierz się ze mną na tereny łowieckie. Taka twarda żołnierka jak ty poradzi sobie z próbami. Pewnie tak. To do zobaczenia. Wolę odgłosy maszyn od śpiewu. Przepraszam. Jak uzupełnię zapasy, wracam na tereny łowieckie. W porządku. Co tam jest najważniejsze? Jeszcze chcę jeść? To jeden z moich ulubionych przepisów. Smacznego. Dobrego dnia. Proszę, chór nie chce ze mną gadać, nie wiem co robić. Zacznij od powiedzenia mi, co jest nie tak. Jestem z pieśni rzeki, na północy. Kilka dni temu obudziły mnie krzyki sąsiadów, atak zbuntowanych tenaktów. To byli zwiadowcy, ale ledwo udało się ich odeprzeć. Jeśli zaatakują liczniej, nie umiemy walczyć. Będzie po nas. Myślałam, że chór nam pomoże, że wszyscy wyrośliśmy z tej samej ziemi. Ale okazuje się, że tylko obcy chcą mnie w ogóle słuchać. Nie proszę przypadkiem o zbyt wiele? Że zgodzisz się i nas wesprzesz w walce? Buntownicy Regali, wiesz może czemu was atakują? To jak pytać, czemu słońce zachodzi. To tenaktowie żyją, by walczyć. Najczęściej między sobą. Ale tym razem padło na moją wioskę. Buntownicy kradną zapasy, by użyć ich podczas kampanii przeciw zachodnim klanom. Tu jest bezpiecznie. Może schroncie się w pieśni ziemi. To może być trudne do pojęcia dla obcej osoby. Wszyscy Utaru noszą nasiona, które się sadzi, gdy odchodzimy.
Mój lud zasadził wiele nasion w gaju pieśni rzeki. To dar z czasu pochówku. Wy nazywacie to chyba krwawymi łowami. Nie odejdziemy. Za dużo poświęciliśmy. Czyli inni Utaru wam nie pomogą? Hur ma przemawiać w imieniu wszystkich Utaru. I zwykle bym się nie sprzeciwiła, ale oni uznają osady takie jak Pieśń Rzeki za teren utracony, poza strefą wpływów Pieśni Ziemi. Nie chcą się nawet ze mną spotkać. Jeśli dotrę na północ, sprawdzę, jak się mają. Tylko o tyle proszę. Gdy dotrzesz do wioski, poszukaj Kiu. To on kieruje naszą obroną. Staniemy się nasionami dla następnego. Ona podróżuje z Zo. Dobrze, dzieci? Nawet nasze plemię. Mamy czekać, aż rdzat wyjdzie. Dobrze się z tobą handlowało. Do widzenia. Jak się masz? O czym to ja? To był naprawdę duży skok. No be! Święta? Sprowadziłam cudzoziemkę. Oby mój plan zadziałał. Nie pożałujesz, zobaczysz. Niech ziemia rozkwita pod twymi stopami. Następnym razem znajdzie coś. Przypomina mi się, co ma przy na Jesteś Nora, prawda? Nie widywałam ich od czasu wizyty w obozie łowców. Utaru rzadko kiedy bywają tak daleko na wschodzie? Szukam barwników. Patrzę, jak różne plemiona używają korzeni i roślin, by uzyskać nowe barwy. Zadziwiające, jak barwa sprawia, że zbroja wyraża więcej, niż by wynikało z jej funkcji. Mam próbki, jeśli cię to ciekawi.
Są piękne. To nic w porównaniu z robotą farbiarzy u Tenaktów. Nie są może najbardziej przyjaznym plemieniem. Jak przyniesiesz ich farbiarzom rośliny czy próbki, mogą zgodzić się coś zrobić. Będę o tym pamiętała. Nie oddalajcie się, dzieci! Chcesz dziś pohandlować? W końcu muszą mieć przerwę, prawda? Dopóki nie ma tam harmonii, ten śpiew ciągle trwa. Czyli wciąż trwają obrady chóru. Ludzie śpiewają, by ukoić chór, pomóc przełamać impas. Nie musieliby, żyjąc w harmonii. Nie będę musiała im odśpiewywać. Jasne, że nie. Ucichną, gdy się przedstawimy. Gotowa? Dobrze, idźmy tam. Mów. W świętej jaskini jest coś, czego potrzebuję. Jeśli to zdobędę, będę mógł... oraz Nora przekazały twą historię oraz twoją prośbę. Nic nie wiemy o duchu w jaskini, tylko o Fa, bogini ziemi, która tam weszła i nie wróciła. Boginie ziemi utraciły swą moc. To nas osłabia. Historie o duchach nam nie pomogą. Nic nie pomoże. Słabniemy. Giniemy. Stajemy się żyzną glebą dla nowego. Oto naturalny krąg życia. Tak. Chwila. Chcecie tak po prostu czekać, aż staniecie się pożywką dla robaków? Dosłownie? Tak orzecze cudzoziemka, pozostając ślepa na naszą wiarę. Proszę. Pamiętacie, jak ukoiła cierpiącą Re? Błagam was. Kiedyś już słuchaliśmy twych bluźnierstw, Zo. Dobrze pamiętamy, jak podburzałaś do wojny przeciwko Karja. Ona przynajmniej chce pomóc. Jak? Zapraszając cię, byś deptała nasze tradycje? Mamy zmieniać zwyczaje wobec każdego obcego, który wkroczy do pieśni ziemi? Nie. Powinniście zmienić zwyczaje, bo wasza własna ziemia was zabija. Wszyscy patrzyliśmy bezczynnie, jak boginie ziemi umierają. Następni będą nasi sąsiedzi. Nasze dzieci. A ta cudzoziemka nas ocali? Nonsens. Jedno ziarno to nic w wiekuistym kręgu istnienia i śmierci. To alarm. Dźwięk dobiega z gór. Co się dzieje? Od strony kordonu! To alarm! Maszyny przebiły się przez kordon, więc musimy tam lecieć. A co na to chór? Skoro kordon upadł, nie mamy wyjścia. Trzeba wejść do jaskini. Czas oczekiwania minął. Więc ruszajmy. Tędy, przez bramę i naokoło. Walczą na polach.
maszyny nie wyglądają. Co widziałam? Coś takiego. Chcę być. Na też było wspólnie kochane. Jeszcze po prawej! Pozostanie w tym. Śmieję się na ruch. Trzymaj się, Aloy! Jesteśmy silni razem! Hej, łap policję! Musimy się sprawić! Więcej maszyn! Te maszyny są silniejsze, bardziej zabójcze niż zwykle. W tej jaskini jest coś więcej niż Minerva i bogini ziemi. Amunicja dla ciebie! Nie dajcie się opaść! Thank you.
Ten szlak to ścieżka bogiń ziemi. Doprowadzi nas do kordonu. Więcej maszyn. Możemy je załatwić, Aino. Prowadzisz. Może zapas na później. Zauważyli nas! Muszę się pozbawić! Aino! Wszystko dobrze? Potrzebujesz pomocy? To był bardzo dobry strzał! Ruszać do kordonu. No chodź. Idę za tobą. Prawie jesteśmy. Tylu maszynom udało się przebić. Co się stało z obrońcami kordonu? Musimy być gotowi na wszystko. Co z niego zostało? Tylu martwych. Będziemy ich opłakiwać w swoim czasie. Na razie... Chodźmy dalej. Do jaskini. Nie można się ociągać.
Niech boginie ziemi nam wybaczą. I po burzy. A to co? To taki mur. Tędy! Co jest przed nami? Jak wrota kotła. Żeby zrozumieć, co tam się dzieje, potrzebujesz tego. Na skroni. O, tak. Światło na wrotach. Co? Niedługo się przyzwyczaisz. Spokojnie, Zo. Pomogę. Posłuchajcie. Te maszyny są zupełnie inne. Groźniejsze. A to oznacza, że za wrotami jest coś wyjątkowo potężnego. Róbcie to, co ja. I bądźcie ostrożni. Musimy znaleźć rdzeń tego miejsca. Kto to zbudował? Maszyny. Inne niż te, które znasz. Maszyny. Trzeba je zniszczyć. Jestem tuż za tobą. Maszyna mnie.
ten. Kable świecą. Widziałam już. Są jak zaraza. Pamiętacie, jak mówiłam, że ktoś chce nas zabić? Przejmuje takie miejsca jak to i tworzy mordercze maszyny. To Hefajstos. Nawet góra jest zepsuta. Poczekajcie tutaj. Znajdę nam inne przejście. Dobrze. Co ja zrobiłem? Nadepnięcie na ten panel aktywowało coś. Wygląda na to, że części kolumn się obracają. Może jeśli strzelę w zębatki, to się zatrzymają i wejdę wyżej. Jak sobie radzisz sobie? To miało być miejsce do więzienia. Będę mogła się wspiąć na samą górę. Kolejny panel. Ale stąd nie mogę strzelać w tryby na kolumnach. Może jeśli znajdę coś, żeby to obciążyć? Wykorzystam tę skrzynię. Znalazłaś przejście danej Aloy? Pracuję nad tym! Nie mogę zmieścić skrzyni w ten otwór. Chyba mogę przepchnąć skrzynię przez tarczę. Ale muszę pójść naokoło. Już prawie. Co
nie zadziała z tak bliska. Udało się. Tryby na kolumnie powinny być teraz odsłonięte. Przejść na drugą stronę. Jest tak wysoko. Nie spadnij, Aloy! Jak ci tam idzie, Aloy? Chyba się zbliżam. Kolejny zestaw kolumn. Gdzieś powinien być panel, żeby je aktywować. Kable się poruszają. Cofają się. Teraz możemy wdrapać się do szybu.